Nie ma lipy, proszę państwa. Tak jest. Kapitan Artur tutaj zrobił makrele z grilla, specjalnie z pieprzem cytrynowym. Nie, bez pieprzu, bez pieprzu. Bez pieprzu? Sól makrela, tak. Makrela sól makrela z grilla, zobaczcie. Specjalne grille. Dawajcie, i już w tej chwili uczestnicy wyprawy już w tej chwili makrelkę sobie spożywają. Niżej, niżej, niżej. Dobra, tak to wygląda z bliska. Następna. Proszę bardzo, tu już jakieś fileciki ładnie. Kolejny do usmażenia. Artur, chlebek twojej produkcji, twojego wypieku. Na zakwasie, czy na drożdżu, czy jak to? Na drożdżu, zobaczcie, jak pięknie wyrośnięty. Proszę bardzo. Jak wrażenie, Jacuś? Pycha, po prostu nie jadłem czegoś takiego jeszcze. Bardzo dobra. Na dziko. Bardzo dobra makrelka na dziko, na wyspie bunkrów, zobaczcie. Właśnie tutaj. Dobra, proszę jedz. Rewelata. W ogóle smak taki, jakiego jeszcze ryby w takim smaku nie jadłem. No właśnie, o to właśnie chodzi. Jak podłowiemy. Johnny, jak sytuacja? Johnny pierwszy, był motor ekipę. Pyszna rybka. Dobry, co? Podskoczenie, że takie coś można zrobić w tak szybkim czasie. Tak, nie da się przechwalić. Nie da się przechwalić. Nie do przecenienia, jak to mówią. Dokładnie. Bardzo szeroka opcja, bardzo szerokie możliwości. Korzystając z tych atrakcji, które możemy tutaj zapewnić, Flamingo Travel może zapewnić Ci możliwość nurkowania na 15 metrach, dwa razy po 40 minut z instruktorem. Nawet jeżeli nigdy nie nurkowałeś, jeżeli chciałbyś w okolicach tutaj wysp, w okolicach fiordów ponurkować, zobaczcie, jak wygląda podwodne życie, możemy to też załatwić. Jeżeli chcesz skakać na spadochronie nad Bergen, też możemy to załatwić. Bardzo szeroka opcja, praktycznie wszystkie możliwości związane z atrakcjami, które tutaj mogą Cię spotkać. Zwiedzanie wysp, wędkowanie. Oczywiście możemy się nastawić tylko i wyłącznie na wędkowanie, czyli po prostu załóżmy 3 dni wędkowania cały czas na wodzie w lokalizacjach. Wtedy na pewno podczas 3 dni na pewno są gwarantowane duże ryby. A my w tej chwili poznaliśmy smak niesamowity. Dla mnie nowy, mimo że jestem w Norwegii 6 raz, to dla mnie nowy smak, czyli makrela z grilla. Świeżo złowiona makrela z grilla, naprawdę wspaniały smak i powiem Wam, że jestem przezadowolony, jeżeli chodzi o to, że to odkryłem, dlatego że traktowałem zawsze makrele jako coś, co trzeba 2 dni przygotowywać, potem wędzić, no dużo do roboty przy tym jest. A teraz w tej chwili stwierdziłem, że świeżutka makrela może być wrzucona na grilla, usmażona i jest naprawdę pysznym jedzeniem, naprawdę bardzo dobrym jedzeniem. Także wszystkie możliwości, jeżeli chodzi o atrakcje, szeroki zakres tutaj różnych rzeczy, które mogą się przydarzyć, różnych przygód, które możecie przeżyć podczas takiego pobytu tutaj w Norwegii. Dodatkowo od 1 stycznia tak naprawdę w Polsce nie można łowić dorsza, nie można łowić ryb z kutra. Jest to praktycznie w tej chwili już niemożliwe. Czyli Norwegia jakby jest takim naturalną alternatywą dla tego rodzaju połowów. Myślę, że wizyta tutaj, przeżycie tego, zobaczenie tego zupełnie innego kraju, zupełnie inaczej skonstruowanego kraju jest naprawdę czymś, co naładuje Wasze akumulatory i pozwoli przeżyć wielką przygodę. Pozdrawiam Was z Bergen.